witam Państwa w Jokerze i od razu idźmy do gry, bo nie wypada, aby kobieta czekała. Jesteśmy w środku pasjonującej walki o 50 tysięcy złotych, a walczy o nie Martyna Stawna. Martyna to 19-letnia studiująca kognitywistykę baletnica z Lubonia. Uważa się za odważną optymistkę, interesuje się chemią i matematyką. Sprawdźmy więc, jaką sumę doda dziś do swojego konta. Tęskniłaś za nami? Tak, bardzo tak? Tęskniłam. Kiedy wrócę tu do gry? Oczywiście, siedziałam i nie mogłam wytrzymać. Szklanka cały czas jest do połowy pełna? Jest do połowy pełna. A pilnuję tego. Pamiętasz, ile masz na koncie? 10 tysięcy. 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy sobie, jak przebiegała gra Martyny. Na czym jeździ do szkoły Bart Simpson z serialu animowanego? Na deskorolce. A ta szklanka wody, jak ona jest? Oczywiście w połowie pełna. Do połowy pełna, tak? Chlorek sodu, inaczej zwana sól kuchenna. Oczywiście, potwierdzam. 5 sekund. Dobrze. Proszę o Kermita. Konferansjerem w programie Muppet Show był Kermit. Bardzo dobrze idzie. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu. Przypomnijmy teraz naszym widzom zasady gry. Dobrze? Zrobimy to razem. Jasne. Ile pytań do końca gry? 6. Pozostało jeszcze 6 pytań. W tym momencie masz na koncie... 10 tysięcy. Tak. Ile masz do dyspozycji jeszcze jokerów, niewykorzystanych, zwykłych? 6. Tak, masz 6 jokerów. Oprócz tego masz jokera osobistego, który raz na twoją prośbę przyjdzie tutaj i pomoże ci odpowiedzieć na jedno pytanie. Kto to jest? Mój tato. Jak ma na imię? Sławomir. Witamy ponownie pana, panie Sławomirze. Mieliście jakieś dodatkowe czytanie książek po drodze? Szperaliście jakieś ciekawostki, kiedy się nie widzieliśmy? Coś tam szukaliśmy. Mam nadzieję, że pomoże. Dobrze. Mamy 6 jokerów. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, co się wydarzy? Spadnę o 3 pola, tak? O 3 tak, szczeble. Stracisz 3 jokery. Mhm. Jeżeli drugi raz odpowiesz nieprawidłowo, co znowu się stanie? Teraz spadnę o 3 szczeble. Tak, znowu o 3 jokery. A jeżeli nie będziesz miała jokerów, a odpowiesz nieprawidłowo, co się stanie? Wtedy spadnę o 3 szczeble. Tak, czyli na ile? Na 500 zł. Na 500 zł. Brawa dla Martyny za przedstawienie zasad gry. A ja ci życzę, żebyś nie potłukła się i nie spadła z tych szczebli, tak? Tylko żeby się udało. Życzę ci tego z całego serca. Państwo zapewne również. Gramy. Co powiedział przez radio 20 lipca 1969 roku Neil Armstrong, gdy lądownik, którym leciał, osiadł na powierzchni Księżyca? Ciemność, widzę ciemność. Orzeł wylądował. Houston, mamy problem. Czy to mały krok dla ludzkości? 30 sekund. Ciemność, widzę ciemność, to raczej nie. Odrzucam. Orzeł wylądował, nie kojarzę takich słów, a to raczej by były takie dość popularne słowa pewnie, bo to było wielkie wydarzenie, prawda? To mały krok dla ludzkości, to kojarzę, kiedy człowiek pierwszy krok zrobił na Księżycu. Więc wydaje mi się, że Houston, mamy problem. Że to będzie odpowiedź. Ciekawy jestem, co by tu powiedział twój tata. Prosimy, panie Sławomirze. Wydaje mi się, że odpowiedź jest sama nasuwa. Odpowiedzią jest pytanie, czy jak wylądował, osiadł na powierzchni Księżyca. Czyli orzeł wylądował, jakbym zaznaczył. Orzeł wylądował. Kiedyś dotarł na ziemię głos Neila Armstronga, a teraz dotrze do naszego studia głos wszystko wiedzącej ekspertki Kamili. Prosimy. Houston, mamy zaznaczoną odpowiedź. Sprawdźmy, która jest prawdziwa. Ciemność, widzę ciemność, to słowa Jerzego Sztura, który na Księżycu nigdy nie był. Słowa o krokach ludzkości padły, ale już po wyjściu z lądownika. Co więc powiedział Neil Armstrong, gdy lądownik osiadł na powierzchni? Orzeł wylądował. Niestety, pierwszy błąd w grze. Pierwszy błąd w połowie gry. Cóż to oznacza? Tracimy? 3 jokery. 3 jokery. 3 stracone, ale 3 jeszcze są do wykorzystania. I joker osobisty.
Pozostało 5 pytań. Te pytania będą trudniejsze. Dlatego na każdą odpowiedź będziesz miała aż 60 sekund. Walczymy? Jasne, pewnie. Dobrze. W takim razie 6. pytanie dla ciebie. 2 krowy w ciągu 2 dni dały 2 wiadra mleka. Ile wiader mleka da 6 takich krów w ciągu 6 dni? Oto warianty. 6, 12, 18 czy 36? Wynika z tego, że krowa na jeden dzień dawała pół wiadra mleka. Jedna. 2 krowy w jeden dzień dały 1 wiadro. Drugi dzień spowodował, że mamy 2 wiadra. Czyli jeżeli jedna krowa daje nam pół wiadra na dzień, to 6 krów na jeden dzień da nam 3 wiadra. A było 6 dni, więc wiader jest 18. Poproszę o zaznaczenie 18. Zaznaczam więc 18. Bardzo szybko liczyłaś. Było jeszcze 31 sekund. Można było liczyć wolniej, ale nie było takiej potrzeby. Świetnie. Dobrze. Naprawdę dobrze. Dziękuję. Tu oczywiście stres mógł zjeść gracza, prawda? Bo tylko minuta jest na obliczenie. Ale bardzo dobrze, bardzo. Dziękuję bardzo. Nie tylko sztuka, nie tylko logiczne myślenie, nie tylko balet, ale także matematyka. Podsumujmy twoją grę. W tym momencie na twoim koncie ile? 20 tysięcy złotych. Jeżeli odpowiesz poprawnie na najbliższe pytanie, ile napiszemy na twoim koncie? 50. 50 tysięcy złotych. Nigdy nie widziałaś tylu pieniędzy. Nigdy, na żywo nigdy. Nigdy. Być może zobaczysz jeszcze dzisiaj. Proszę bardzo, dla ciebie 7. pytanie. Liczba kropek na pokrywach skrzydłowych Biedronki zależy od jej wieku, gatunku, temperatury wiosną czy płci. Minuta. Mówią, że wieku, ale wydaje mi się, że to jest po prostu taki stereotyp, nie stereotyp, przepraszam. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki wymysł, żeby było ciekawiej. Wahałabym się między płcią a gatunkiem, więc użyję Jokera. Proszę bardzo. Wciśnij guzik, proszę. Aha, dobrze. I do twojego czasu, 38 sekund, dopiszemy 15 sekund za użycie Jokera. Czy wybieramy między gatunkiem a płcią, czy inaczej? Tak, między gatunkiem a płcią. Proszę bardzo, teraz Joker wybierze i skasuje tę jedną niepoprawną podpowiedź. Prosimy. Na pewno nie płci. Masz jeszcze 2 jokery i joker osobistego. Decyzja należy do ciebie. To poproszę jeszcze jokera między temperaturą a gatunkiem. W takim razie. To musisz wcisnąć przycisk? Czyli myślisz, że im cieplej, tym mam więcej kropek. Dziwna jest to odpowiedź, bardzo dziwna. Taka trochę aż podchwytliwa. Brzmi bardzo poważnie. Tak naokoło wręcz, więc chciałabym po prostu się upewnić. Czyli w tej sytuacji przy zimnych dniach mogłyby nie mieć kropek. Zależy, może prawda? Właśnie mają więcej. A właśnie, może odwrotnie. W takim razie sprawdźmy. Gatunek czy temperatura wiosną? Nie zależy to od temperatury i dobrze, od wiosny. Dobrze, w takim razie poproszę o zaznaczenie odpowiedzi gatunku. Zaznaczam odpowiedź gatunku i uważam, że jest to ta pierwsza myśl, którą miałaś po odczytaniu pytania. Tak, tak. Jest to pierwsza myśl. A widziałaś, że malutkie biedronki mają po jednej kropce na skrzydełku? Możliwe, no ale takie duże też mają po 2 na przykład. Nie? To jest dobra odpowiedź. I spójrz teraz na swoją drabinę wygranych. Ile tam jest na szczycie? 50 tysięcy. W tym momencie masz 50 tysięcy złotych. W tym momencie. Przed tobą jeszcze 3 pytania. Jeżeli odpowiesz prawidłowo, masz 50 tysięcy złotych. Masz także jednego jokera, zwyczajnego i jednego osobistego. Jasne.
Zobacz, możesz wyjść 50 tysiącami złotych, możesz także wyjść z 10, 2 tysiącami, a nawet z zerem. Na tym polega przewrotność Jokera. Gramy? Gramy. Proszę bardzo. Pytanie numer 8. Byłaś w Stanach Zjednoczonych? Nie, niestety jeszcze nie. Nigdy. Tata był w Stanach? Tak, byłem. W którym rejonie, na którym wybrzeżu? W Chicago. Czyli najbardziej popularny chyba kierunek Polaków. To ja czytam pytanie. Kultowa amerykańska szosa Route 66 połączyła... Słyszałaś o takiej szosie? Słyszałam. No, słyszałam. Najbardziej kultowa droga Ameryki. Połączyła Chicago z Los Angeles, Seattle z San Francisco, Filadelfię z Nowym Orleanem czy St. Louis z Las Vegas. Chyba nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak jak wszędzie miałam jakąś myśl. Tu żadnej? A z książek lubisz czytać? Z Nowym Orleanem, St. Louis z Las Vegas. W książkach pojawia się ten motyw. Drogi możliwe, że Chicago z Los Angeles, no bo to jest taka... Ale skoro tata był w Chicago, to chyba poproszę tatę. Chyba czy na pewno? Na pewno, poproszę. Proszę o przycisk. Panie Sławomirze, zapraszamy. I teraz przydadzą się pańskie wspomnienia z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Czy pan w ogóle ma jakieś pojęcie o tej drodze? No, z wizyty ze Stanów Zjednoczonych nie. Właściwie tylko ją znam po prostu z mediów. Z książek, z filmów. Z książek, tak. Czyli tak, co, tak. Mogę państwu włączyć zegar? Włączam. No, zegar. Włączamy. Cóż, zróbmy to. 46 sekund. Naradźcie się. To jest na pewno droga, która łączy wschód z zachodem. Teraz musisz jakby zastanowić się, które miasta odrzucić. Los Angeles jest na zachodzie. Jest na zachodzie? Mhm. Chicago też. To nie, tak? Czyli nie. Teraz który... Seattle jest na południu. Chyba, tak bardziej. Myślę, że powinnaś skorzystać jeszcze i odrzucić jakieś pytanie. Myślę, że... 8 sekund. Joker albo odpowiedź. 5 sekund. Proszę o decyzję. Jokera weź. Jokera poproszę. 3 sekundy. Jedna sekunda została. Czyli będziemy eliminować kosztem tego ostatniego Jokera, tak? Poproszę między San Luis i Chicago z Los Angeles. Los Angeles. Sprawdźmy. Chicago z Los Angeles czy St. Louis z Las Vegas. Na pewno nie St. Louis, Las Vegas. Teraz się waham między Chicago albo Seattle. Proszę szok. Wybierzmy Chicago z Los Angeles. Zaznaczam. I teraz tak. Panie Sławomirze. Pan mówił i radził córce, żeby nie brać Chicago z Los Angeles, prawda? Tak. Walczy pani o utrzymanie 50 tysięcy złotych. Tak. Czy uda się zachować tę kwotę i czy tata miał rację, dowiemy się za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Martyna walczy, aby zachować 50 tysięcy złotych. Przed przerwą pytanie brzmiało. Kultowa amerykańska szosa Route 66 połączyła i Martyna, wbrew sugestiom taty, wybrała Chicago z Los Angeles. Bo pan przecież mówi, że Chicago... jest na zachodzie, a jest na wschodzie. Pani Martyno, powiem, jaka jest odpowiedź pod jednym warunkiem. Że przejedzie pani kiedyś szosę 66. Oczywiście, obiecuję. Jaka jest prawda, powie nam wszystko wiedząca Kamila. Prosimy. Route 66 to historyczna trasa marzenie podróżujących przez Stany Zjednoczone. Co ciekawe, w 1985 roku została skreślona z listy oficjalnych autostrad, ponieważ przestała odpowiadać wymaganiom nowoczesnych dróg. W swoich piosenkach wspominają ją Depeche Mode i The Rolling Stones, a łączy Chicago z Los Angeles. Brawo! Dziękuję panie Sławomirze.
Nie miał pan racji, ale jest pan szczęśliwy, prawda? No właśnie. Droga Martyno, 50 tysięcy złotych, obroniona kwota w tym momencie. Przed tobą tylko dwa pytania. Jeżeli obronisz tę kwotę do końca, wyjdziesz ze studia bogatsza o kwotę, której nigdy nie widziałaś. 50 tysięcy złotych. Wypuść powietrze. Jak ze szklanką, cały czas do połowy pełna jest? Tak, trochę ją opróżniam. Dobra, opróżnijmy w takim razie, w tym emocjonującym momencie. Jesteś gotowa na przedostatnie pytanie? Jestem. Oto dziewiąte pytanie dla ciebie. Czym zajmuje się bariatra? Mieszaniem drinków? Nie. Parzeniem kawy, obsługą suwnicy, czy leczeniem otyłości? Odrzucę na pewno mieszaniem drinków i parzeniem kawy. To jest barman i barista, nie bariatra. Obsługa suwnicy lub leczeniem otyłości. Nie kojarzy mi się leczenie otyłości z takim określeniem. Chociaż... pediatra to lekarz, bariatra mógłby być lekarzem od otyłości. Coś mi mówi, że ta obsługa suwnicy. Natomiast nie chciałabym się znów pomylić. Dwadzieścia sekund jeszcze. Bariatra. Dobrze, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi obsługą suwnicy. Zaznaczam obsługę suwnicy. Stawką jest 50 tysięcy złotych. Czy to jest mieszanie drinków, parzenie kawy, obsługa suwnicy, czy leczenie otyłości? Kamilo, nasza ekspertko, pomóż. Kochanego ciała nigdy za wiele, ale bariatra to ktoś, kto w tym temacie powiedziałby, co za dużo, to niezdrowo, ponieważ zajmuje się leczeniem otyłości. Myślałaś o tym, prawda? Tak. Myślałaś o tym leczeniu trudno, otyłości. Jeszcze jest szansa, proszę bardzo, jest 5 tysięcy w tym momencie na koncie, szansa na 10 tysięcy. To nie jest zła kwota, prawda? Prawda, oczywiście. To co, gramy? Gramy. W takim razie przed tobą ostatnie pytanie. Kiedy przeczytam pytanie, możesz wycofać się z gry. Mhm. Tylko taka możliwość jest po przeczytaniu 10 pytania. Jeżeli wycofasz się, kwota gwarantowana to 2000 zł. Okay. Oto pytanie. W ilu miejscach granica Polski jest w tak zwanym trójstyku, czyli zetknięciu granic lądowych trzech państw? W czterech, w pięciu, w sześciu czy w siedmiu? Dobrze, w takim razie jest Niemcy i Czechy, to jest pierwsze. Razem z Polską, tak to rozumiem. Potem Czechy ze Słowacją i Polską, oczywiście to jest drugi. Potem mamy Ukrainę i Słowację, to jest trzeci. Ukraina i Białoruś, czwarty. Białoruś z Litwą, jest to szósty. I Litwa z małą częścią Rosji, jest to siódmy. Także chyba zaryzykuję i zaznaczę odpowiedź 7. Mam zaznaczyć? Niemcy, Czechy, Czechy, Słowacja. Słowacja, Ukraina, Ukraina, Białoruś, Białoruś, Litwa, Litwa. 4 sekundy, proszę odpowiedź. Tak, odpowiedź 7, poproszę. Masz umiejętność logicznego myślenia, dobrze liczysz, czasami stres jednak zaburza umiejętność logicznego myślenia. Wiesz, co zrobiłaś, jak liczyłaś? Emocje wzięły górę, bo licząc, przeskoczyłaś z 4 na 6. Prawidłowa odpowiedź to 6. Trudno.
No niesamowicie im przykro, niesamowicie. Słuchaj, walczyłaś bardzo dzielnie. Ogromne brawa dla ciebie. Dziękuję. Byłaś na poziomie 50 tysięcy złotych. No niestety to ostatnie pytanie nie pozwoliło ci wygrać. Wydawało mi się łatwe. Bo to było tak blisko, no było właśnie, tak blisko. Kurczę. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Wszyscy trzymajcie za siebie kciuki, na pewno państwo również. A za moment w naszym studiu kolejny gracz. Jak wiadomo, prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i posadzić drzewo. Natomiast prawdziwy mężczyzna w Jokerze powinien odpowiedzieć na 10 pytań, nie zrobić żadnego błędu i zgarnąć 50 tysięcy złotych. Być może ta sztuka uda się jemu. Przed wami Maciej Friedrich. Maciej to absolwent polityki społecznej. Od 9 lat śpiewa, a właściwie krzyczy w zespole metalowym. Jest chorobliwym fanem Batmana. Na co dzień pracuje w agencji reklamowej jako copywriter. Zastanawiam się, jakim hasłem zareklamowałby swój występ w Jokerze. A właśnie, dzień dobry Macieju, witaj. Dzień dobry, witam. Właśnie, jakim hasłem byś zareklamował swój występ w Jokerze? Zawsze to jakaś korona? Bo ty śpiewasz w zespole metalowym, tak? Tak, zgadza się. To może Maciej, koncert dobrych odpowiedzi. Doskonałe, doskonałe. Tak? A mógłbyś to tak metalowo wykrzyczeć? Maciej, koncert dobrych odpowiedzi. Yeah! Słuchaj, co się stało w rękę? No, futbol to jest piękna gra, ale też niebezpieczna. Grałem w piłkę nożną, złamałem rękę. Jak to się stało? Paradoksalnie. Zahaczyłeś o kolegę? Nie, oddałem przepiękny strzał i tej wersji się będę trzymał. Tak? Ale przewróciłem się przy okazji niefortunnie dość. Pierwsze złamanie, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Grasz piłkę nożną w jakiej drużynie? To jest amatorska drużyna. Pozdrawiam reprezentację PST, czyli piłki specjalnej troski. Tak się nazywa. O, no też pozdrawiamy. Jestem wizytówką dzisiaj tej nazwy. Która liga? Żadna liga. Nasza osobista liga. Na początek przedstawię ci zasady gry. Przed tobą, Macieju, 10 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź stawka idzie w górę. Na 500 zł, potem 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jedną niepoprawną odpowiedź. W porządku. Masz także jokera osobistego, który pomoże ci, kiedy raz w programie poprosisz go tu na środek i razem udzieli ci odpowiedzi. Któż to jest? To jest mój wieloletni przyjaciel oraz perkusista mojego zespołu, Rafał Mianowicz. Jak się nazywa twój zespół? Zespół nazywa się Moron. Moron, tak? Tak. Czyli ty śpiewasz, a kolega tu gra. A kolega gra na perkusji. Co znaczy Moron? Nie jest to zbyt chlubna nazwa, to debil, kretyn po angielsku. A, tak prowokacyjnie, tak? Prowokacyjnie, tak. W takim razie, Macieju, jeżeli udzielisz niepoprawnej odpowiedzi, stracisz 3 jokery. Rozumiem. Jeżeli już nie będziesz miał jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Oby nie. Oby nie. Startujemy? Startujemy. Proszę tak. Bardzo, dla ciebie pierwsze pytanie. Który z tych aktorów grał główną rolę w serii filmów Zabójcza broń? Daniel Craig, Bruce Willis, Denzel Washington czy Mel Gibson? 30 sekund. Zabójczej broni. Daniel Craig był Bondem, jest w dalszym ciągu. Bruce Willis był w Szklanej pułapce. Teraz nie chciałbym się pomylić między Denzelem Washingtonem a Melem Gibsonem. Jeszcze 15 sekund. Widziałem te filmy, więc mam nadzieję, że tutaj mi od początku logika będzie podpowiadać. Czy Denzel Washington? 7 sekund, czas. Dobrze, zaznaczmy Mela Gibsona. Proszę bardzo, zaznaczyłem Mel Gibson. I to jest dobra odpowiedź. Pierwsze koty za płotu. Dokładnie tak, jokery są zachowane. 7 jokerów, joker osobisty i przed tobą 9 pytań. Oto kolejne. Bohdan Tomaszewski. Mówi ci to coś? Tak. No, jesteś fanem sportu. Oczywiście. Kto to jest? Doskonały bramkarz. Nie? Nie? Bohdan. 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 Kim był Bohdan Tomaszewski? Tu będzie gorzej. Ale pytanie nie dotyczy jego, tylko tego, co powiedział. Rozumiem. Czyim cudownym dzieckiem według komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego
był słynny kolarz Ryszard Szurkowski. Kojarzysz Ryszarda Szurkowskiego? Tak, tu jak najbardziej, oczywiście. Ramy i kierownicy, dwóch kół, dwóch pedałów, czy hamulców i przerzutek? Oj, to jest trudne pytanie. A mój tata by wiedział, bo jest fanem kolarstwa. To był słynny komentarz. No właśnie, tylko że mnie chyba jeszcze wtedy nie było na świecie, a może byłem. Cóż, powiem tak, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Delikatnie? Udało się. Między którymi wariantami Joker będzie skreślał niepoprawną podpowiedź? Waham się pomiędzy ramy i kierownicy, a dwóch kół. I najchętniej z tej pary jedno bym wyeliminował. Sprawdźmy w takim razie, którą podpowiedź wyeliminujemy jako błędną. Na pewno nie ramy i kierownicy. Nie będę ukrywał i tutaj zgrywał Ułana, że kompletnie nie mam pojęcia. Natomiast no muszę zaryzykować. Nie mam kompletnie wyjścia. Dobrze, że na początku. Masz jeszcze jokery. Stracisz trzy jokery, jak źle odpowiesz. Proszę, dobrze. Proszę. Zobacz. Uff. Jedna sekunda została, tak? Jedna sekunda. Jak w kolarstwie. Tak. W takim razie, między jakimi wariantami mamy sprawdzić? Koła zostaną. Dobrze. Jako podstawowy element. Ale spróbujmy między dwóch kół, a hamulców i przerzutek. Dobrze, sprawdźmy, który wariant jest niepoprawny. I co teraz? 14 sekund. Sytuacja jest dramatyczna. Lepiej wziąć jokera, niż źle odpowiedzieć. Teraz ci powiem. Proszę o decyzję, bo czas leci. Dobrze, odpowiem przewrotnie. Dwóch pedałów, zaznaczmy. Proszę. Dwie sekundy przed końcem. Dlaczego myślałeś cały czas o hamulcach i przerzutkach? To prawda, ale troszkę naprowadziło mnie, że to był słynny komentarz. On z jakiegoś powodu musiał być słynny i przejść do historii. To ja w takim razie odpowiem ci hasłem reklamowym. Tak, bo ty jesteś od haseł reklamowych? Tak, również. Powiem ci tak. Dużo dobrze, Maciej. Cieszę się bardzo. W emocjach Bohdan Tomaszewski powiedział wtedy: Ryszard Szurkowski, cudowne dziecko dwóch pedałów. To mogło przejść do historii. Tak, i przeszło, i to było w czasie wyścigu pokoju. Niesamowite. Na pewno teraz już będę pamiętał do końca życia. Dobrze, ale zobacz, zaoszczędziłeś jokera, bo mogłeś wziąć, zaryzykowałeś, opłacało się. To prawda, bez jokerów odpowiedziałbym źle, trzymałbym się tych kół. Prawda, 2000 na koncie, idziesz w górę, 5 jokerów zachowanych i joker osobisty. Przed nami jeszcze 8 pytań. Trzecie pytanie dla ciebie. Jak z geometrii? O, matematyka. Bardzo kiepsko. Posłuchajmy. Ile ramion ma trapez? 8, 5, 4 czy 2? Ramion. Ach, ramion, tak? Tak. Ile ramion ma trapez? Ja się zawsze wykładałem na takich pytaniach i kompletnie wykładałem się na matematyce. Natomiast ramion. Samych ramion ma 2. I tą odpowiedź zaznaczmy. Proszę bardzo, ja tu frontem do klienta, mówisz zaznaczyć, zaznaczam i może spytam naszą ekspertkę Kamilę. Kamilo, jak u ciebie z geometrią? W ogóle lubisz ładne kobiece głosy? Lubię ładne kobiety, ładne kobiece głosy. Posłuchaj, prosimy. Matematyka to królowa nauk, a zarazem moja najlepsza przyjaciółka, więc wywołana do tablicy podaje pomocne ramię, a właściwie 2 ramiona, bo dokładnie tyle ma trapez. Brawo! Głos przeuroczy. Przeuroczy, prawda? A muszę powiedzieć, że ostatnią rzeczą, jakiej spodziewałbym się po udziale, że odpowiem na pytanie z matematyki. Prawda? A jednak, tak? Bo można było pomylić tutaj i powiedzieć 4. Tu była ta zagwozdka. Tak. Musiałem sobie zwizualizować trapez. To pomogło. A jak wyczuwasz, co myślą teraz widzowie przed telewizorami? W Super Polsacie. No myślę, że mi kibicują. Taką mam też nadzieję. Kibicują państwo? Kibicują. No, to doskonale. W takim razie trzymamy za ciebie kciuki. Czuję wsparcie. Tak, jest czwarte pytanie dla ciebie, Macieju.
mówiłeś, że lubisz piękne dziewczyny, piękne kobiece głosy. Czy masz teraz dziewczynę? Tak, mam. To może ułatwić sprawę. Posłuchaj. Zalotka służy do malowania ust, podkręcania rzęs, podkreślenia biustu czy polerowania paznokci. Spotkałeś się z tym? To będzie prostsze niż kolarstwo. No, świetnie. Powiem szczerze. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie. Nie będę przedłużał. Zalotka służy do podkręcania rzęs. Obym nie dostał za to w głowę, jak wrócę do domu. Zaznaczmy odpowiedź. Podkręcania rzęs. Zaznaczyłem. A zobaczmy, co myśli Kamila, no bo lubisz kobiece ładne głosy. Oczywiście, a pytanie jest jak najbardziej zasadne. Oczywiście. Kamilo, prosimy. Jako ulotna, ale jednak kobieta z krwi i kości, stwierdzam, że zalotka do polerowania paznokci się nie przyda. Do podkreślania biustu także nie. Najlepiej sprawdzi się przy podkręcaniu rzęs. Ania będzie z ciebie dumna. Dobrze pamiętałem. Spójrz na swoją drabinę wygranych. Jak szybko znalazłeś się na poziomie 10 tysięcy złotych. Cały czas idziesz w górę. Jeszcze zachowanych 5 jokerów i joker osobistych, a nam pozostało 6 pytań. Posłuchajmy. Ty pochodzisz z... Ja pochodzę z Wołomina. Z Wołomina. Spod Warszawy, tak. Gdzieś mieszkałeś w jakimś rejonie na dłużej? Tylko w Warszawie i okolicach. Posłuchaj pytania. Jeśli ktoś tramwajem jeździ od krańcówki do krańcówki, z migawką w kieszeni, na kanapki kroi angielkę, a spodnie zapina na ekspres, to musi być rodowitym... Coś ci już powiedziały te nazwy? Mam dwa typy. Podejrzewam, że oba się pojawią. W takim razie zobaczmy, jakie są warianty. Jest rodowitym łodzianinem, warszawiakiem, poznaniakiem czy krakowianinem? No i są typy. A dochodzi jeszcze gwara warszawska. Łódź bym też wyeliminował. Został Poznań i Kraków. To jest trudny wybór. Mało czasu. Mało czasu, ale 5 jokerów, tak? Tak, 5 jokerów. Dziękuję, że oszczędzasz nas przycisk. Staram się być delikatny. Dobrze. I teraz co sprawdzamy? Poznań i Kraków. Sprawdźmy w takim razie, który wariant będzie wyeliminowany jako nieprawidłowy kosztem jednego jokera. Pamiętasz, jaka taktyka już cię uratowała, jak nie byłeś pewny? Tak, drugi joker. Nie. Warszawa i Łódź są bardzo blisko. Myślę, żebym wiedział. Zaznaczmy Kraków. Proszę bardzo, zaznaczam Kraków. Co by powiedział nasz joker osobisty? Odpowiedziałbym łodzianinem. Dlaczego? Skojarzył mi się ekspres z tym miastem i to jest jedyna rzecz, jaka mnie naprowadziła i na pewno bym zaryzykował. Teraz bacznie przyglądają nam się mieszkańcy Łodzi i mieszkańcy Krakowa. Bo raczej myślimy, że nie jest to Warszawa, tak? Może się zdziwię, ale myślę, że byłby to wyjątkowy wypadek, bo nie słyszałem w Warszawie takich określeń. Ale państwo przed telewizorem, mieszkający tam, gdzie myślę, to już wiedzą. A jaka jest prawidłowa odpowiedź, dowiemy się za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Maciej Friedrich walczy o 20 tysięcy złotych. Przed przerwą było pytanie. Jeżeli ktoś tramwajem jeździ od krańcówki do krańcówki z migawką w kieszeni i na kanapki kroi angielkę, a spodnie zapina na ekspres, to musi być rodowitym. I postawiłeś, Macieju? Krakowianinem. Nie mam 100% pewności. Nie będę oszukiwał. A wiesz, kto był wszędzie? Może nam powiedzieć, jaka jest odpowiedź? No myślę, że nasz uroczy głos. Tak, Kamila, słuchamy. Macieju, popłynąłeś z tą odpowiedzią. Raczej wiosłowałabym w innym kierunku, bo prawidłowa odpowiedź to łodzianinem. Tak. Pozdrawiamy mieszkańców Łodzi. Oczywiście. Wszystkich serdecznie. Ostatnia odpowiedź, jaką brałbym pod uwagę. Dla mnie by to było proste, bo ja mieszkałem w Łodzi 4 lata, studiując w szkole filmowej. Migawka to bilet miesięczny. Ach. I słuchaj, Rafał też wiedział. No, Rafał też wiedział.
Przed tobą szóste pytanie, trudniejsze, bo od szóstego są trudniejsze. A więc, aby tutaj wyrównać szansę, dodam ci 30 sekund. Będzie zawsze minuta na odpowiedź. To super, to lepiej. Proszę bardzo. Ile kilometrów długości ma Wisła? 870, 965, 1048 czy 1212? O matko, geografia. Nie wiem, czy te 30 sekund w tym wypadku pomoże. Coś mi pomoże. Mam typ, ale to jest tylko typ. A co ci mówi intuicja? 1212, czyli najdłuższa. Masz jednego jokera jeszcze. Mam jednego jokera i ja go użyję i wywołam do tablicy Rafała. Próbujemy osobistego. Proszę, zapraszam. No cześć. Wiesz, no cześć. Rafale, jak forma z geografii? Myślę, że jest okej, ale tutaj też niestety moja intuicja będzie miała duży wpływ. No dobrze, na pewno intuicja. Czyli męska intuicja. Jest taka w ogóle? To pytanie do kobiet chyba. Mężczyźni twierdzą, że jest. Kamilo, czy jest męska intuicja? Jeżeli masz odpowiednio duży pierwiastek kobiety w sobie, to oczywiście. Zobaczymy, czy w tym wypadku się okaże. No, co byś mi poradził? Ty 1212 mówisz. Ja stawiam 965, więc możemy po środku wziąć 1048. Ja tego się spodziewałem. Czekaj. Ale... na przykład odległość od Krakowa do Gdańska ile jest? Zakładając, że ona jest, no, tak średnio powiedziałbym, wygięta, nie jakoś bardzo. Przyjmuje pan koncepcję kolegicznie. Dobra, moja osoba... 965. Ja się zawsze z Rafałem zgadzam. Zaznaczyliśmy. 965. A co mówił pan Rafał? Moja pierwsza jakby odpowiedź, która mi przyszła do głowy, to też było 965. A co pan radził? Radziłem 1048 na początku, ale po wspólnej konfrontacji stwierdziliśmy, że to jednak 965 kilometrów. I to była dobra rada. 1048. Nic, dzięki. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Czyli panowie, może dobra wiadomość dla was jest taka, że nie macie w sobie dużo pierwiastka kobiecego. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Bardziej wniosek nasuwa się, czy to Rafał nie powinien siedzieć na moim miejscu, bo już dwie odpowiedzi były prawidłowe. Cóż. Może w kolejnych odcinkach. Sytuacja jest następująca. 2000 na koncie. Przed tobą jeszcze 4 pytania, a więc szansa nawet na 50 tysięcy złotych. Nie ma żadnego jokera. Teraz trzeba... odpowiedzieć bez żadnego błędu. Gramy, żeby wyjść mając 50 tysięcy. Oczywiście, przed nami 4 pytania. Proszę bardzo. Młoda kura utuczona do celów spożywczych to kapłon, nioska, pularda czy leghorn? Trudne pytanie. Leghorn wydaje mi się raczej gatunkiem kury, tak mi się przynajmniej obiło kiedyś o żenioska nie, bo ona raczej ma znosić jaja, jak wiemy, więc zostaje nam kapłon i pularda. Natomiast powiem szczerze, że kojarzy mi się kapłon z osobnym gatunkiem ptactwa, które było na stołach kiedyś, za czasów szlacheckich. Nie mam jokerów, więc pozostaje zdać mi się na moją intuicję i wybiórczą w tej kwestii wiedzę dość. Czy kapłon to jest kura? My pytamy o kurę. Młoda kura. 10 sekund. Zaznaczmy pulardę. Proszę bardzo, zaznaczam pulardę. Kapłon to kastrowany kogut. Czyli nie kura. Więc tu intuicja cię nie zawiodła. Pytanie, co dalej? Nioska. Nioska to kura, która znosi jajka, po prostu. Czyli się niesie, tak. Tak. A co to jest leghorn? Wydaje mi się, że leghorn to jest nazwa... Skojarzyło mi się kiedyś z człowiekiem, z którym rozmawiałem i on hodował długonóżki. Mhm.
i mówił coś o Leghornie, tylko czy to były kury, które on tuczył, czy to były kury, które on hodował dla przyjemności? To jest pytanie. Leghorn to rasa kur wznoszących jajka. Rasa kur. A do celów spożywczych młoda kura to pularda. Macieju, mimo że nie masz żadnego jokera, twardo idziesz po 50 tysięcy złotych. Jak mówiłem, podnosimy się. Prawda, podnosimy się, teraz 5 tysięcy na koncie. Trzy pytania do zakończenia gry i szansa na 50 tysięcy złotych. Nie poddałeś się, nie dałeś się wybić z tropu i warto było tutaj twardo podejść do gry i optymistycznie. Przed nami trzy pytania. Posłuchaj kolejnego. Który z tych zespołów muzycznych... Ty kochasz muzykę? Tak. Tak. Miał upodobanie do trzyliterowych tytułów płyt z pierwszą literą E. Ciekawe pytanie. Możesz to wiedzieć, prawda? Mam nadzieję. Posłuchaj, jakie są warianty. ONA, Tilaf, Baim czy Various Monks? Odrzucam ONA. Kompletnie nie kojarzę Baimu i Various Monks. Bardziej ONA i Tilaf. I Tilaf miało płytę, gdzie nie było litery E na pewno. ONA też, bo ONA bardzo lubię. Natomiast tutaj tylko nie mają... Nie kojarzysz podmiot... Baimu i Various Monks? Znaczy kojarzę, natomiast kiepsko z płytami, powiem szczerze. Więc ONA i Tilaf skreślam, nie wiem czy słusznie, bo być może na początku mieli upodobania, ja tych płyt nie słyszałem. Teraz zostaje Baim i Various Monks. Trochę szkoda tych jokerów, bo przydałyby mi się teraz mocno, ale niestety nie udało się. Została ci twoja intuicja, która ci nie zawiodła. Tak. Powiem w ten sposób. Various Monks, członkowie Various Monks słyną z tego, że bardzo ekstrawagancko podchodzili do muzyki, którą robili. 8? Do tytułów. Zaznaczmy Various Monks. Zaznaczam. Emu, Elf, Ego, Ent, Eno, Emi, Eli. To są tytuły płyt. Płyt zespołu Various Monks. Intuicja nie zawiodła. Ale powiem, że mogły to być równie dobrze, gdyby były wilki, to bym się zastanawiał, bo Robert Gawliński też miał do krótkich tytułów z kolei. Dokładnie, on w ogóle lubi takie... On lubi takie oniryczne tytuły indiańskie, więc to by, to wtedy byłby problem. Dobrze, za chwilę będzie kolejne pytanie. Otóż pytanie dla ciebie dziewiąte. Pytanie dziewiąte, w którym będziesz walczył o 20 tysięcy złotych. Poproszę na chwilę tutaj pana Rafała. Panie Rafale, zapraszam tu. Zapraszam tu ko mnie. O 20 tysięcy złotych, tak? Proszę tu z tej strony. Proszę wybić porządny rytm. Dziękuję bardzo. I w tym rytmie zapraszam państwa na kolejnego jokera, gdzie pan Maciej będzie kontynuował swoją walkę o 50 tysięcy złotych. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.